Żadne miasto nie wybuduje się bez budowlańców, a nikt nie zapewni wam tylu budowlańców, co firma Blocki. Dziś przetestujemy sobie bardzo ciekawy zestaw, zarówno jeżeli chodzi o treść, więc zostańcie i jedziemy! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. 4000 subów przekroczone. Fajnie, oby tak dalej. Dziękuję wam bardzo i wiem, że zrobiliście to dlatego, że opowiedziałem wam, że po tym będzie czwarty sezon WTF City. Znaczy pewnie dlatego, że mnie lubicie, podobają wam się moje filmy, ale pewnie tu jednak mobilizator WTF-owy był dla was bardzo ważny. A dla mnie bardzo ważne są te klocki, ponieważ przyglądam im się od dłuższego czasu. Ostatnio w ogóle był duży haul i naprawdę trzymam mocno kciuki za tą polską firmę, bo robi właściwie coś, czego nie robi nikt inny. Daje nam serie, które właściwie gdzieś indziej są. Wiecie, jedna firma ma budowlańców, druga ma policjantów, trzecia ma strażaków, czwarta ma dla dziewczynek. A oni mają to wszystko. Oni mają to wszystko. I brakuje mi jeszcze tylko jednej rzeczy, żeby zaczęli iść swoje autorskie serie, ale o tym może zrobię kiedyś osobny filmik. Oczywiście kompatybilne z innymi markami. Bardzo podoba mi się twardość tego kartonu. Naprawdę. Ej, serio. Ja myślę, że mógłbym... No dobra, może stanąć to nie, aczkolwiek gdybym był lżejszy tak o połowę mojej masy ciała, bo troszkę mi się przytyło po 15 roku życia, no to myślę, że naprawdę mógł nawet na nim stanąć i bardzo mi się to podoba, bo no jakby tutaj jest gwarancja, że wiecie, te klocki raczej w środku są bezpieczne i to nie jest jakaś leciutka tekturka. Jedna figurka i jeden pojazd, dlatego wybrałem ten zestaw jako początkowy, ponieważ możecie się domyślać, jestem wielkim fanem tego typu rozwiązań, czyli małych zestawów, tanich, a to naprawdę był tani zestaw, małych zestawów, tanich zestawów, które oferują pełną zabawę, czyli jakiś konstrukt, jakiś pojazd plus figurkę. Dlatego to najbardziej z tych małych zestawów mi się podoba, w sensie tych większych niż te polibaszki. A teraz sobie oczywiście otworzymy i zobaczymy, z czym to się je. Klocki Blocki są tutaj zapieczętowane taką oto naklejką, bardziej taśmą, bo nie do końca wiem, jak to nazwać. Tak czy siak jest to, widzicie, mocno stałe też, tak że nie bałbym się tutaj, że ktoś nam wcześniej tą paczkę mógł otworzyć i coś z nią zrobić, bo jak widzicie, jak jest otwarta, to no, patrzcie, jak to wygląda potężnie. Trzeba najpierw tutaj siły włożyć, żeby to w ogóle otworzyć i mamy w środku tak, jedną folikę, jest już torsik od postaci, jedną folikę, bardzo przypomina mi to legową folikę, oczywiście to nie jest minus, absolutnie. Drugą folikę, już większą. No kolory budowlane, tutaj się niczego innego nie spotykamy. No niestety wszelkie zło tego świata, czyli naklejki, to dość duże. Na szczęście jest ich tylko 5, ale wyglądają ładnie i estetycznie jak najbardziej. I jest instrukcja, i to koniec. I jeszcze coś jest, czekajcie. Cóż to za tajemniczy list? Czy to jest list zapraszający mnie do drużyny? Nie, myślałem, do drużyny budowlańców. No niestety, mamy tutaj minimalny minusik, ale często spotykany jakby, więc już mnie to przestaje dziwić. Niestety tutaj ta kartka jest pomięta i dziwi mnie też to, że jest dołączona osobno, ale wiecie, przypuszczam, że nie wiem, po prostu musiał być jakiś błąd w instrukcji, nie dodrukowali tego, więc to jest dodatkowo troszkę szkoda. Jednakże i tak pochwalam, bo częstokroć, wiecie, te instrukcje w różnego rodzaju alternatywach czy podróbkach są takie, że a tutaj mimo wszystko dostajemy w miarę porządną instrukcję, taką książeczkową, jest ona jak najbardziej czytelna, jest ona jak najbardziej ok, fajnie, w stylu takim, wiecie, jak to się teraz robi, właściwie tylko Lego już ma takich robi, że pokazujemy to, co aktualnie dołączamy, pachnie ona wyśmienicie, jak najbardziej. No spoko, jest jak najbardziej czytelnie, bardzo wątpię, bym miał tutaj jakiekolwiek problemy. Oczywiście teraz sobie złożę ten zestaw i zaraz do was wracam, by go zrecenzować. Tym bardziej, że patrzcie, tutaj chyba ewidentnie było miejsce na tą grafikę. Coś tutaj poszło nie tak. No ale z drugiej strony mówię, i z kartonu, i z instrukcji widzimy, gdzie te naklejki nakleić, więc no ale bardzo miło, patrzcie, firma się naprawdę stara, dodrukowała, dorzuciła i ja takie staranie też zawsze docenię. Dajcie mi minutę 8 i ja składam zestaw i zaraz do was wracam, będzie recenzowane!
i zestaw jest już zbudowany, a skoro budowano, to buduje się też mosty, więc powiem prosto, z mostu jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. By być jeszcze bardziej konkretnym, jak wiecie, bardzo lubię klocki Playtime, tutaj mamy do czynienia z czymś lepszym, a to już wiecie, że jest naprawdę wysoka półka. Oczywiście klocki te nie są pozbawione wad, ale wiecie, no nawet Lego mają wady, Playtime też mają wady, Kobi mają wady, wszystko ma wady, jednakże tutaj te wady uważam nie są aż tak kolosalne. Generalnie pozytywy przyćmiewają negatywy, a tych zresztą jest bardzo mało. Mówię to oczywiście o negatywach. Zacznijmy od samej budowy. Budowało mi się to naprawdę przyjemnie. Nie było, wiecie, tego częstego efektu w klockach alternatywnych, że wiecie, bolą palce od budowania. Nie. Budowało się to przyjemnie, przy czym powiem szczerze, nie wyobrażam sobie tego rozmontowywać palcami, szczególnie tutaj tych plate'ów, bo chyba by mi jednak mimo wszystko palce odpadły. Trzyma się to też naprawdę mocno, czuję, że zestawy mógłbym rzucać i on się nie rozpadnie, przy czym nie jest to takie mocno, że teraz wiecie, musimy się tu siłować czy prosić rodzica o pomoc w rozmontowaniu, bo naprawdę odchodzi to w miarę lekko, ale trzyma się mocno. Sam nie do końca wiem, jak to, w jaki sposób to jest zrobione. Oj, to akurat zły przykład, bo z naklejką coś chciałem oderwać. Także absolutnie klocki naprawdę jakościowo ok, nie są to też klocki, które nam popękają w palcach. Tak jak mówię, budowało się to przyjemnie, instrukcja jest naprawdę czytelna i przeogromna zasługa tutaj tego spuszcza. Nawet bez odwracania wiemy, jak to złączyć tych kropeczek, bo te kropeczki naprawdę świetnie pokazują, gdzie co do czego. Więc nawet myślę, że najmłodsi mogą sobie poradzić z budową tych zestawów bez pomocy dorosłego. Jeżeli chodzi o sam wygląd tej konstrukcji, również tutaj nie jest źle. Musicie też, tak jak ja, brać pod uwagę przede wszystkim to, że ten zestaw kosztuje na stronie 12 zł. Biorąc też pod uwagę, że bardzo często mają, tak chociażby przed świętami wielkanocnymi, promocje minus 15, minus 20, no to jakby zapłaciłem za niego poniżej dyszki, a jest to naprawdę, wiecie, spoko cena. Dyszkę za figurkę plus pojazd. Pojazd, spójrzcie, ma tutaj odchylany tył. Minimalnie mi brakuje, że faktycznie mogli dać tu kilka takich klocków szarych, właśnie imitujących tutaj ten opadający gruz, kurz, piach, cokolwiek. Tego trochę brakuje. Oczywistym jest, że możemy tutaj rzucić jakikolwiek inny kloc i on tą funkcję nam spełni. Jeżeli chodzi o ruchomość, właściwie to jest jedyna ruchomość tego zestawu, oczywiście poza kołami. Jeżeli chcemy wyciągnąć tą minifigurkę, to tutaj faktycznie troszkę trzeba się napracować, bo nie wystarczy niestety zdjąć tego dachu. Również trzeba jedną z bocznych szyb zdjąć. Ale czy ja uznam to za minus? Raczej nie, no bo bez przesady nie można tego, wiecie, od razu uznawać za minus. Tym bardziej, że nawet w Lego częstokroć takie rozwiązania są, że i tak musimy coś zdemontować, by wyciągnąć figurkę. W kabinie dość estetycznie bym powiedział, dość mało się tutaj dzieje, ale też co by się tutaj miało dziać, szczególnie w tak małym pojeździe, który jednakże ma pełną funkcjonalność, bo tak jak mówię, nie tylko jeździ, ale i może wywozić te elementy budowlane na pacet. Tak jak mówiłem, jeszcze tu wam może pokażę, wchodzi to naprawdę, klocki bardzo fajnie wchodzą, się studują, mówię, paluchy nie bolą, tutaj się nic nie dzieje, jednocześnie trzyma się to naprawdę mocno. No widzicie, bez jakiejś większej siły dokładam, wchodzi mi to elegancko. Jestem pod wrażeniem, bo jakby tutaj progres blocków jest ewidentny dla mnie. Oczywiście jest, że tak jak mówiłem, są też minusy w tym zestawie. Oczywiście największym z nich są naklejki, chociaż troszkę, minimalnie doceniam, bo na przykład spójrzcie, tutaj ta naklejka nie jest taka toporna, ona jest dokładnie wycięta tak, jak ona idzie. Na przykład właśnie w wspomnianych już Playtime'ach pewnie to był taki bach, taki blister w ogóle na całą ściankę, a tutaj faktycznie jest ona dyskretna. Tak samo tutaj. Niestety, wiecie, nie ma taryfy ulgowej, nawet Lego bym za to jechał, inne klocki bym zajechał za naklejki, więc tym bardziej blockom nie odpuszczę. No troszkę szkoda, bo że to nie są nadruki, no bo jednak wiecie, mocno to ogranicza funkcjonalność. Jak tu widzieliście, na przykład tego już nie rozłączymy, bo tu jest naklejka, tutaj tak samo te klocki i tu, to po prostu albo musi zostać już zbudowany do końca życia, albo musimy inteligentnie rozbudowywać, chociaż tu akurat się nie da, bo na przykład tu mamy i to boczne i to, więc ja raczej z tymi naklejkami szybko się pożegnam, tym bardziej, że będę chciał mocować. Jeżeli chodzi o taką jedyną techniczną rzecz, której jeszcze mógłbym się czepić, to są trochę opony, gdzie tu faktycznie, jak widzicie, średnio się trzyma i na przykład potrafi to koło z felgi lekko zjeżdżać. I to jest taka jedyna techniczna wada, którą bym tu wypomniał. Jeszcze może czepiłbym się tego, że spójrzcie, no niestety, ale i w instrukcji na okładce, i na okładce pudełka jest tutaj żółty klocek, tu jest czarny i tak samo w instrukcji już tu jest czarny w oryginale, a w zestawie nie było żółtego, by go tu wmontować. Oczywiście to już jest takie czepialnictwo dla czepialnictwa, bo tak naprawdę wiecie, ten klocek gdzieś tu jeden z tyłu nie warunkuje tego, że my nie kupimy tego zestawu, bo nam się nie spodoba, czy że poczujemy się oszukani, bo jeden klocek gdzieś z tyłu nas, prawda, tutaj
zniechęci, ale wiecie, muszę o tym napomknąć, skoro robię rzetelną recenzję, ale wiecie, zdarzało się nieraz tak, że zestaw był na opakowaniu żółty, a w środku pomarańczowy i tu na szczęście nie mamy do czynienia z takim błędem, także ja to absolutnie wybaczam i uważam, że tak mały, marginalny wręcz element nie warunkuje tutaj fajności tego zestawu, tak jak mówię, muszę tylko o nim napomknąć. I powiem wam już szczerze, że nawet do tych figurek trochę się powoli przyzwyczajam. Oczywiście, tutaj trzeba mieć dużą dawkę jednak akceptacji. Buźki mają super, naprawdę, wydruk na nadruk na buźce jest rewelacyjny, wręcz bardzo ładnie to wygląda. No tutaj ten torcik również jest ekstra. Jedyne, co mnie tu oczywiście boi, to lekko te kształty takie, wiecie, jakby go pachy parzyły i ma ten rozstaw tutaj, łap taki. Jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, jest jak najbardziej okej. Nóżki chodzą spoko, ta rączka też. Ta chodzi minimalnie lżej niż ta, ale to jest takie naprawdę minimalnie, więc tutaj jak najbardziej, powiem wam szczerze, w świecie alternatyw to nie jest coś, co mnie jakoś przeraża. Tym bardziej, że tutaj, tak jak mówię, działa to naprawdę ok, jest to minimalne, tak jak mówię, czepiam się już dla czepialnictwa. A jak doskonale wiecie, ja się czepiam zawsze w przypadku, gdy jest dobrze z klockami i tych minusów trzeba się doszukiwać. No i tak dokładnie jest tutaj, moi drodzy, poniżej dyszki taki zestaw w pełni funkcjonalny do zabawy i pojeździmy, i pobudujemy, i jest hipek, i jest wszystko. Naprawdę uważam, że jest bardzo dobrze i klocki, blocki bardzo mi się podobają. Lądują na pewno w topce najlepszych alternatyw do Lego, póki co dla mnie, lepsze niż playtime'y lidlowskie. Czy jak Kobi, no tutaj jeszcze muszę z jeden, dwa zestawy porównać, ale uwierzcie mi, naprawdę buduje się to fajnie, bawi się tym fajnie i ma on oczywiście mikrowatki, ale przy tych blockach sprzed kilku lat, a tych widzę ogromną różnicę i też widzę ten potencjał, co się może z tymi klockami dziać za kolejnych 2-3 lata i naprawdę widzę tu ogromną przestrzeń, ogromny ten potencjał. Wam się dziękuję, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, by nie przegapać przyszłych filmów, będą i blocki, i dużo innych firm, cały czas szukamy tego najbliższego ideału do Lego, czy okaże się nim blocki? Zostańcie, zobaczcie. Dzięki, że byliście dzisiaj. Widzimy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!